Zadania fizyczne są różne, nie można żadnego porównywać. Na pewno w grupie było kilka osób, które są absolutnie mocne sportowo. Aśka, która jest 6-krotnym mistrzem świata, ona jak wsiada na rower, to jej nie widać po chwili. Alan, który trenuje crossfit, jak biegnie, to ja nie byłam w stanie go dogonić. Zobaczycie to w drugim odcinku. To są osoby, które rzeczywiście bardzo dużo trenują. Ja trenuję, ale tylko po to, żeby być zdrowym człowiekiem. Żeby codziennie rano się budzić i nie narzekać, że coś mi urosło, że coś mi się wylewa, wystaje. Żeby czuć się dobrze i żeby długo wyglądać młodo i żeby te endorfiny gdzieś tam buzowały w mojej krwi. Więc te zadania fizyczne, tutaj nie można tego porównywać. Natomiast logika, ja myślę, że wszyscy będą zaskoczeni, jak zobaczycie, kto naprawdę ma to coś.